Bardzo proszę. Bardzo proszę, panie premierze. Szanowny panie prezydencie, pani marszałek, Wysoka Izbo. Na naszych oczach wykuwa się nowy porządek świata, świata po koronawirusie. Wiemy doskonale, że to, co dzieje się dzisiaj, będzie miało wpływ na Polskę, na Europę za 5, za 10 lat. I w takich okolicznościach Polska potrzebuje podejścia, które będzie najbardziej właściwe dla realizacji jej interesów. I chciałbym zacząć od tego, żeby zadać takie jedno proste, a zarazem najważniejsze pytanie. Właśnie czego potrzebują dzisiaj Polacy? Otóż Polacy potrzebują dzisiaj przede wszystkim skuteczności, sprawiedliwości, potrzebują tego, żeby nasze działania miały wpływ, realny wpływ na rzeczywistość zdrowotną i rzeczywistość gospodarczą. I w takich okolicznościach, w jakich jesteśmy, Polacy nie potrzebują waszych awantur, nie potrzebują jałowych dyskusji, które wzbudzacie, nie potrzebują również tematów zastępczych, które przywołujecie po to, żeby przykryć waszą nieudolność. Nie potrzebują też Polacy waszego pieniactwa, nie potrzebują awantur. Polacy potrzebują stabilności i spokoju. Potrzebują działania na rzecz dobra Rzeczypospolitej. I szanowni państwo, przepraszam, panie premierze, proszę państwa, proszę pozwolić na wypowiedź zgodnie z regulaminem premierowi polskiego rządu. Państwo będziecie mieć czas na zadawanie pytań, na wystąpienia. Bardzo proszę. I niespełna 8 miesięcy temu Polacy zadecydowali. Polacy zadecydowali, żeby złożyć los Polski na kolejne 4 lata w ręce rządów Zjednoczonej Prawicy. Zadecydowali w wyborach, które były bezprecedensowe. Frekwencja 61,7 i najwyższa liczba głosów i procentowo w wyborach parlamentarnych i również w wartościach bezwzględnych. Ponad 8 milionów złotych, ponad 8 milionów głosów na rzecz Zjednoczonej Prawicy. I to jest silny mandat, który my chcemy dzisiaj wykorzystać po to, żeby Polska była w taki sposób zbudowana po koronawirusie, żebyśmy skorzystali na tym, a nie żeby w tych trudnych okolicznościach, w których się znaleźliśmy, by Polska była w ogonie Europy. I w tej rzeczywistości, w rzeczywistości, która nas otacza, kiedy w Stanach Zjednoczonych sytuacja jest bardzo trudna i w pandemii, w obszarze służby zdrowia i oczywiście również w gospodarce i widzimy zamieszki polityczne. Kiedy Europa powoli wychodzi z kryzysu zdrowotnego i wpada bardzo głęboko w kryzys gospodarczy. Kiedy drży w posadach porządek i ład międzynarodowy na Dalekim Wschodzie. Widzimy, co dzieje się wokół Chin. Kiedy już nie miliony osób, ale miliardy osób na świecie drżą o swoje miejsca pracy. W takiej sytuacji potrzebujemy jedności. Jedności między władzą wykonawczą, władzą ustawodawczą, między Sejmem, Senatem, panem prezydentem, rządem i samorządami. Bardzo tego potrzebujemy. I dlatego w ostatnich kilku dniach rozmawiałem z panem prezydentem. Pan prezydent zaproponował, żeby przeciąć ten festiwal, który państwo próbujecie urządzać. Ten festiwal awantur. I żeby po prostu powiedzieć, sprawdzam. Jeżeli macie wystarczającą liczbę głosów, to odwołajcie nas. Albo przestańcie jątrzyć, przestańcie judzić, przestańcie wymyślać tematy zastępcze. Raz odwoływanie pana premiera Sasina, dzisiaj ministra Szumowskiego, zapowiadacie odwoływanie pana ministra Ziobro, pana ministra Kamińskiego. To wszystko są polityczne sztuczki, które mają przykryć naszą rzeczywistość. A rzeczywistość jest taka, że wychodzimy z najgłębszego kryzysu co najmniej od 30 lat.
i dajcie nam działać, nie przeszkadzajcie.